Ewa Pietrzak, witam serdecznie, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj minister środowiska, pan profesor Jan Szyszko. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Szkodliwe zmiany w ustawie o lasach państwowych, a także szkodzenie bezpieczeństwu energetycznemu Polski. To niektóre tylko z punktów bilansu otwarcia w Ministerstwie Środowiska. Minister ochrony środowiska Jan Szyszko w bilansie otwarcia swojego resortu zdemaskował zaniedbania swoich poprzedników. Do największych należy niszczenie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez pakiet klimatyczno-energetyczny, blokujący wykorzystanie polskiego węgla i wprowadzenie nielegalnego importu ponad 40 odmian nasion roślin modyfikowanych genetycznie. Raport ujawnia również kryzys w Banku Ochrony Środowiska. Wartość akcji banku spadła z poziomu 88 zł w 2007 roku do 15 zł w roku 2015. Rząd PiS mocniej broni polskich interesów podczas międzynarodowych negocjacji klimatycznych. Największym sukcesem Polski jest zgoda na możliwość uwzględnienia w bilansie CO2 naszych lasów absorbujących ogromne ilości tego gazu. Panie ministrze, za co jest pan wdzięczny swoim poprzednikom, którzy kierowali Ministerstwem Środowiska przez 8 lat? Ja mogę powiedzieć, że kierowanie tym resortem nie jest najłatwiejszą sprawą, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Natomiast ten resort przez ostatnie 8 lat był wyjęty spod kurateli politycznej, czyli wszyscy ministrowie byli tak zwanymi fachowcami, a więc nie uczestniczyli w życiu politycznym partii rządzącej, w związku z tym wykonywali polecenia. I z tego też powodu szczerze im współczuję, dlatego że oni niby kierowali resortem, natomiast tymi resortami kierowali ci, co stali na tylnym siedzeniu i wydawali dyspozycje. Mhm. Przez 8 lat nie przeprowadzono reformy gospodarki wodnej. Co za to grozi? Cofnięcie dotacji czy jakieś kary unijne? No to jest podstawowy problem. 8 lat niewykonania dyrektyw unijnych w zakresie gospodarki wodnej, a w związku z tym wizja utraty pieniędzy z funduszy pomocowych, jak również paraliż. Paraliż inwestycyjny w zakresie również inwestycji związanych z bezpieczeństwem powodziowym. No dobrze, ale były wiceminister Gawłowski twierdzi, że dokument prawo wodne jest gotowy i jest w resorcie. To na co czeka? Bardzo mi się cieszy w związku z tym pytanie. Skoro był gotowy, to dlaczego pan minister Gawłowski tego dokumentu nie przedstawił do Sejmu po to, żeby był procedowany? Nie był procedowany i z tego co wiem, to rząd cofnął ten dokument do ponownego rozpatrzenia. Ten dokument jest w tej chwili priorytetem. Jest przygotowywany w resorcie środowiska, a również rozpocznie być procedowany na najbliższych posiedzeniach Rady Ministrów. Mm-hmm. Wydano 300 milionów złotych na informatyczny system osłony kraju, który jednak nie działa. Dlaczego? Tak, rzeczywiście nie działa. To trzeba naprawić i wymaga to pilnej naprawy. Popełniono błędy proceduralne, jak również metodyczne. Groziło to również paraliżem gospodarczym z punktu widzenia poszczególnych samorządów. To ile jeszcze tych pieniędzy brakuje, żeby zaczął ten system działać? Według pana ministra Gajdy, bo on jest specjalistą, około kilkudziesięciu milionów złotych. To sporo? Myślę, że to nie jest mała suma. To jest naprawdę duża suma. Znajdą się te pieniądze na to? Muszą się znaleźć, dlatego że bezpieczeństwo państwa tego wymaga. I to jest rola tego rządu, żeby te pieniądze znaleźć. W tej chwili w budżecie ich nie ma, ale myślę, że w jakiś sposób uda nam się to zorganizować. Mm-hmm. W październiku w 2015 roku podpisano umowę z Bankiem Światowym na projekt ochrony przed powodzią do rzeczy Wisły i Odry. No i jaki udział w tym przedsięwzięciu mają polskie firmy? No właśnie, sprawa jest dość skomplikowana. Z tego powodu rozmawialiśmy z Bankiem Światowym. Trzeba cofnąć niektóre procedury, bo chodzi o to, aby te pieniądze były spożytkowane i dla dobra gospodarki wodnej, ale również, żeby polskie przedsiębiorstwa w tym przedsięwzięciu uczestniczyły. To nie może być tak, że bierzemy pożyczkę z Banku Światowego, a kto inny wykonuje dla nas całkowitą pracę. Dla nas miejsca pracy są niezwykle istotne, jak również materiały, które mają pochodzić z terenu Polski. Ale to będzie dużo nas kosztować? To muszą ulec procedury. Procedury związane z procedowaniem pewnych spraw z wydawaniem pieniędzy z Bankiem Światowym. Takie negocjacje się rozpoczęły i myślę, że zakończą się sukcesem. Mm-hmm. Po spotkaniu z komisarzem unijnym do spraw środowiska już wiadomo, że w Puszczy Białowieskiej więcej wyrębu drzew nie będzie. A kto pani tak powiedział? Bo to jest dla mnie zaskakujące. Czytałam w jednym z wywiadów. Zaskakujące stwierdzenie. W
tej chwili sytuacja w Białowieskim Parku Narodowym wygląda w ten sposób, że dokonujemy inwentaryzacji stanu środowiska przyrodniczego. Inwentaryzujemy, w jakich środowiskach nastąpiły zniekształcenia. Szczególnie interesują nas środowiska ważne z punktu widzenia wspólnoty europejskiej, czy tak zwane siedliska priorytetowe, zgodnie z dyrektywą habitatową. A również inwentaryzujemy skorelowane z tym zaniki drzewostanów. W tej chwili mogę powiedzieć, że wraz z zanikiem siedlisk priorytetowych uległo zamarciu drzew leśnych na terenie trzech nadleśnic gospodarczych Puszczy Białowieskiej na ogólną masę ponad 3 600 000 metrów sześciennych. Proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy ustawili metry sześcienne, czyli płot wysokości 1 metra i szerokości 1 metra, to zajęłoby to 3600 km. A więc taka ilość drewna, wycinamy te drzewa, czy nie? W tej chwili te drzewa są martwe na terenie Puszczy Białowieskiej, następne zamierają i trzeba podjąć decyzję, w jaki sposób ratować siedliska i siedliska dla gatunków, gdyż z innej strony, albo ile tego nie zrobimy, grożą nam procesy z Unią Europejską, która prawdopodobnie oskarży nas o to, że doprowadziliśmy do zaniku siedlisk priorytetowych. Jest to dość poważna sprawa. Czyli to jest rzekoma wycinka drzew, tak można powiedzieć? W tej chwili nie zapadła. A co panie ministrze, pan by powiedział ekologom, którzy protestują? Ekologiem jestem ja i ekologiem są ludzie, którzy się znają na ekologii. Natomiast są ruchy ekologiczne, czy też niezależne ruchy ekologiczne, bardzo często ludzi o wielkim sercu, ale stosunkowo małej wiedzy. Ale szanuję tych ludzi, dlatego że każdy ma prawo protestować, każdy ma prawo odczuwać. Natomiast ja jako urzędnik, a z drugiej strony jako profesor, z drugiej strony jako znawca prawa środowiskowego w tej chwili postępuję zgodnie z procedurami wyznaczonymi przez różne formy ochrony, które znajdują się na terenie Puszczy Białowieskiej i zgodnie z tym prawem inwentaryzuję, co się stało w ciągu ostatnich 8 lat. Wróci suseł w okolice Świdnika, czy nie? No, pewnie wróci. Mnie ta historia rozczuliła. Za kilkadziesiąt lat, muszę pani powiedzieć. Za kilkadziesiąt lat dopiero. Być może, dlatego że to była izolowana populacja, bardzo mała, na małej powierzchni, gdzie introdukowano zupełnie pewnie przypadkowo susła perełkowanego. I ten suseł perełkowany, każdy o tym wie, kto kończył szkoły w latach 60., że każda izolowana populacja musi zniknąć. I tak się stało ze susłem perełkowanym, ale chcę powiedzieć, że znowu ludzie o stosunkowo dobrym sercu, ale małej wiedzy postanowili zmienić lokalizację lotniska w Świdniku. Wycięto ponad 140 hektarów lasu pod nowe lotnisko. I suseł zaginął. I suseł niestety zaginął, a więc stało się to, co przewiduje każdy hodowca kur, każda gospodyni, która na wsi ma kury i wie, o ile będzie miała stado podstawowe i to stado podstawowe nie się krzyżowało tylko i wyłącznie wewnątrz, to w końcu to stado podstawowe zniknie ze względu na tak zwany chów sobny. Tak określają to zootechnicy. Konferencja klimatyczna w Paryżu w grudniu w 2015 roku. Pan minister określił ją jako sukces także Polski, bo to szansa na rozwój gospodarczy. To powiedzmy o tych kolejnych innowacyjnych pomysłach, o zielonych inwestycjach. To nie jest sukces Polski, to jest sukces świata, gdzie Polska rzeczywiście uczestniczyła i odegrała dość istotną rolę, dlatego że wszelkie postulaty Polski zostały spełnione. A jakie były postulaty Polski? Postulaty Polski polegały na tym, że aby skutecznie przeciwdziałać zmniejszeniu albo działać w kierunku zmniejszenia koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, który powoduje teoretycznie niekorzystne zmiany klimatyczne, trzeba, aby takie działania były podjęte w skali globalnej, a więc dotyczyły wszystkich państw. Każde z państw ma swoją specyfikę, w związku z tym każde z państw musi realizować to na bazie własnych zasobów energetycznych, również na bazie własnych możliwości. To, co się działo w tej chwili w Unii Europejskiej, to cała polityka tak zwana klimatyczna polegała na tym, aby dokonać zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Ale wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze dzieje się nie tylko z tego powodu, że emitujemy, czyli spalamy węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropę czy też gaz. Efektem spalania zawsze jest dwutlenek węgla i woda. To też wiemy ze szkoły podstawowej. Ale również wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze bierze się z tego powodu, że wycinamy lasy, degradujemy gleby. A wycinanie lasów i degradacja gleb to jest zanik gatunków, które występują w terenach leśnych.
degradacja gleb to zanik gatunków, które występują na terenach otwartych, a również degradacja gleb i degradacja lasów to pogarszanie warunków wodnych i warunków powietrza. A więc w związku z tym, żeby temu przeciwdziałać i nie doprowadzać do zwiększenia koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, nie tylko trzeba mniej emitować, czyli korzystać na bazie innowacyjności z nowych technologii spalania, ale również odwrócić proces, pochłaniać dwutlenek węgla po to, żeby ten dwutlenek węgla jako gaz życia służył regeneracji gleb, żeby służył odtwarzaniu zasobów leśnych, a odtwarzanie zasobów leśnych to powrót rodzimych gatunków, czy żeby wróciła rodzima bioróżnorodność. I na czym polega sukces w Paryżu? A mianowicie na tym, że... Ale pan minister powiedział, że to jest także sukces Polski. Ale oczywiście, że sukces Polski jest również sukces całego świata, że nie tylko po roku 2020 będziemy realizowali politykę klimatyczną w ten sposób, żeby skorzystać tylko i wyłącznie z nowych technologii spalania, ale również z tego, aby odpowiednio użytkować gleby, aby te gleby regenerować, aby sadzić lasy, aby ten dwutlenek węgla wychwycić z atmosfery, w związku z tym zmniejszyć koncentrację jego w atmosferze, po to, żeby była lepsza woda, lepsze powietrze, żeby gatunki odbudowywać, żeby gleby lepiej produkowały i lepszą żywność, żeby w gruncie rzeczy hamować również proces głodu na świecie. Niech pani pamięta, że co na świecie, z punktu widzenia świata całego, co jest największym problemem? Brak dobrej wody. Brak dobrej wody. 1/3 populacji ludzkiej cierpi na brak dobrej wody. Jakość powietrza. Wszelkie aglomeracje miejskie cierpią na brak dobrego powietrza. To jest sprawa niezwykle istotna. No i również... Głód. W Polsce jest podobnie? W Polsce również niektóre aglomeracje miejskie mają powietrze złej jakości, co nie ulega najmniejszej wątpliwości. A które dokładnie miejsca? Prawie to była głośna sprawa. Kraków, miasta duże, Warszawa również, przekroczenie norm w zakresie jakości powietrza, nie tylko pod względem takich związków jak związki siarki, związki azotu, ale również pod względem pyłów, które się biorą między innymi ze spalania, czy też zużywania środków transportu, takich chociażby jak samochody, gdyż spalanie benzyny również emituje nie tylko dwutlenek węgla, również i pyły. Pyły o tej jakości 2,5, to jest w tym układzie, czyli tego granulatu 2,5 P10, który jest szkodliwy dla zdrowia człowieka. A więc powracając jeszcze do polityki klimatycznej, to polityka klimatyczna to nie tylko zmniejszanie emisji z powodu spalania podstawowych źródeł energii tradycyjnych, jak węgiel kamienny, jak mówiłem, ropa, gaz, czy też węgiel brunatny, ale również odpowiednie użytkowanie przestrzeni po to, żeby tą przestrzeń regenerować tym dzięki dwutlenkowi węgla, który znajduje się w atmosferze. A ja już słyszę w sercu pytanie od widzów. To globalne ocieplenie to chyba jest bardziej intrygujący temat dla polityków niż dla szarego człowieka. Chciałbym odpowiedzieć bardzo prosto. Wolą polityczną 200 państw świata stwierdziliśmy, że należy dokonać zmniejszenia koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że zmniejszenie dwutlenku węgla w atmosferze poprzez regenerację gleb, regenerację lasów służy jakości powietrza, jakości wody, służy lepszej produkcji i lepszej żywności, a więc przeciwdziała temu procesowi, który jest bardzo istotny na świecie, a więc głód, jak również przeciwdziała procesowi pustynnienia w skali globalnej. I o tym będzie mowa w Marrakeszu w 2016 roku? Oczywiście o tym będzie mowa w Marrakeszu, dlatego że w Paryżu wytyczyliśmy kierunki, znaczy jakby umowę, w jaki sposób mamy tę umowę podpisać, jak realizować, a teraz w Marrakeszu będziemy mówili o konkretnych zobowiązaniach poszczególnych państw i metodach, w jaki sposób dojść do tego, aby do końca obecnego wieku, czyli do końca XXI wieku, zahamować proces pustynnienia, zahamować proces zmian klimatycznych, zahamować proces ubywania gatunków, w jaki sposób zahamować proces degradacji jakości powietrza. To są wyzwania dla całego świata i Polska w tym uczestniczyła. A Polska jest krajem rozwiniętym i będzie pomagać tym, które możemy określić jako mniej rozwinięte. Oczywiście. Ja bym powiedział tak. Polska należy do specyficznej grupy państw. Państwa w ramach konwencji klimatycznej dzieli się na państwa rozwinięte i rozwijające się, z tym, że w grupie państw rozwiniętych są jeszcze tak zwane państwa wysoko rozwinięte i państwa w okresie przejściowym. I gdzie my jesteśmy? W której kategorii się mieścimy? Jako państwa w okresie przejściowym, ale równocześnie państwo, które jest w okresie przejściowym z największymi sukcesami w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Mieliśmy dokonać tej redukcji na poziomie 6%, a dokonaliśmy na poziomie ponad 30%. Przy wzroście takiego wskaźnika gospodarczego jak produkt krajowy brutto w wysokości ponad 100%. Jesteśmy zdecydowanie lepsi od państw starej piętnastki, która miała dokonać redukcji na poziomie
8%, a w tym okresie rozliczeniowym do roku 2008-2012 dokonała ona zaledwie na poziomie 3%, a więc my jesteśmy krajem sukcesu z punktu widzenia właśnie tej koncepcji zrównoważonego rozwoju, czyli wzrostu gospodarczego powiązanego z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych. To optymistycznie bardzo kończymy to nasze dzisiejsze spotkanie. Węgiel jest również zasobem przyrodniczym i chodzi o to, żeby go racjonalnie użytkować. Węgiel musi być podstawą bezpieczeństwa naszego państwa i możemy go emitować, czyli używać i emitować dwutlenek węgla do atmosfery, a równocześnie ten dwutlenek węgla pochłaniać do regeneracji środowiska przyrodniczego. I w tym zakresie jesteśmy super dobrymi specjalistami, gdyż w zakresie ekologii ekologicznej jesteśmy najlepsi. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. Pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska, był naszym gościem. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję, z Panem Bogiem.